Zaczęłam studia na KUL-u w przełomowym momencie, w 90 roku. Ekonomia liczyła 20, przyjmowała 23-4 osoby na rok. I ja na ten rok trafiłam, byłam dumna z tego. Na ekonomii na KUL-u uczono w nowatorski sposób, to znaczy nie było ekonomii socjalizmu i kapitalizmu, była jedna ekonomia uczona z amerykańskich podręczników. Wszystko było nowe, wyjątkowe w skali mikro. Trafiłam na wykład, na drugim roku trafiłam na wykład ze statystyki, która też była nowatorsko uczona. Trochę się nudziłam tak naprawdę. Pamiętam salę w starym budynku, w głównym budynku KUL-u. Wykład o godzinie 19, bo ekonomia się nigdzie nie mieściła. Ten rok trochę tak tułał się po całym budynku. Wykład, na którym niezbyt, może nie wyspany, bardzo zmęczony wykładowca opowiadał o tym, że narzędzi statystycznych nie wolno używać nierozumnie. I żeby nas obudzić, mówi tak, wyobraźcie sobie, że w Polsce najwięcej dzieci rodzi się na wiosnę. Jednocześnie, jak wiecie, na wiosnę przylatują bociany. Nierozumny człowiek wrzuci do modelu statystycznego te dane i powie, dzieci są przynoszone przez bociany. Ja siedziałam w ostatniej ławce z moim kolegą i tak przebudzona tym zdaniem zapytałam, a to tak nie jest? Wywołując oczywiście radość wszystkich zgromadzonych i zastanowienie u wykładowcy, który odwrócił się do mnie i powiedział, to już pani kolega wytłumaczy. Ten kolega, z którym siedziałam, jest moim mężem. Mamy troje dzieci. Właśnie obchodzimy 21. rocznicę ślubu. KUL był dla mnie i jest bardzo ważny.